Cześć, dzień nauczyciela, więc zapytamy mieszkańców miasta, czy mają swojego ulubionego, którego wspominają najbardziej, albo takiego, którego wspominają najgorzej. Idziemy pytać, chodźcie. Dzień dobry. Chciałaby pani pozdrowić ulubionego nauczyciela? Wspomina pani takiego? Oczywiście, że wspominam. No to powiedzmy coś o nim. Pani Katarzyna Kaczyńska z trzeciego liceum. Bardzo serdecznie pozdrawiam za przygotowanie do matury, do matmy, ale i za ciężkie lekcje. A takiego, którego wspomina pani najmniej, milej? Najmilej? Najmniej? No chyba nie było takiego. Tam, gdzie chodziłam do szkoły, do trzeciego liceum, to nie. Tacy nauczyciele byli. Super. To pozdrawiamy panią Lucję Łyko. Oczywiście, pozdrawiam panią Lucję Łyko. Bardzo serdecznie. Jezus, nie, dobra, nie, my idziemy, my się śpieszymy. Tajne. A ty? Nie, też nie mam. Ja bym chciała pozdrowić pana Mazura z zespołu szkół hotelarsko-turystycznych. A czego uczy pan Mazur? Historii, hisu, włoskiego, angielskiego i to chyba na tyle. Ekstra. A pan? A profesor Wierzbicką z pierwszego ELO. A czego uczy pani profesor? Polskiego. Super. A jakiegoś nauczyciela, którego nie chcielibyście pozdrowić? Nie ma. Lepiej tak. Nie mówić. Ojejku, chyba ze szkoły podstawowej. I to będzie... Pamiętam tylko nazwisko, Kaliniak. A czego fizyki, uczy? Fizyki i już chwileczkę. I ZPT, tak, pamiętam. Dokładnie. No, szkoła średnia to trochę wcześniej. No to trochę wcześniej. Ulubionego? Okej. Okay. Wołyczko, o, nauczyciel od historii, tak. A kto najbardziej dał w kość? Nikt. Matematyka, chemia, biologia? Nie było problemów, więc nikt nie dawał w kość. Nie. Pamięta pani ulubionego nauczyciela ze szkoły? Chciałaby pani go pozdrowić z okazji nauczyciela? Wszystkich bardzo miło wspominam. A kogo najmniej? Nie ma takiej osoby. Naprawdę? Naprawdę. A z fizyki? Nie, fajnych miałam. Chemia? Fajnych nauczycieli, naprawdę. Ja pozdrawiam pana Bernackiego z trzeciego liceum ogólnokształcącego. Pana Bernackiego i pana Majora. Dokładnie. Dobra, a czego, jaki przedmiot uczą ci panowie? Pan Bernacki uczy geografii i przyrody. Pan Major uczył przysposobienia tak, wojskowe. Dokładnie. I chcemy, żeby pan Major wrócił. Chcemy powrotu pana Majora. Jakiego nauczyciela wspomina pan najlepiej ze szkoły? To będzie dosyć zabawne, ale mojego nauczyciela języka rosyjskiego. A dlaczego? Bo uczył nas śpiewać i to powiedzmy w technikum, a technikum męskie prawie typowo, co było komiczne, zabawne, ale jednocześnie pamiętam to do dziś doskonale. Pani profesor, święto nauczyciela, więc pytamy się, jakiego nauczyciela pani wspomina najbardziej ze swojej szkoły? Wszyscy byli ciekawi. A kto zapadł w pamięć najbardziej? Ta wychowawczyni ładnie się nazywała, prawda? Dawno temu. I uczniów też pamiętam. Miły. A taki pan profesor, który dał najbardziej w kość? Nie było. Z PO, który kazał się czołgać przez miesiąc i czyścić KBKS-y. A tak to już. A uczniowie byli wspaniali. Uczniom życzę wszystkiego najlepszego. Ojejko, z matematyki. A pamięta pani nazwisko? Nie, a jakieś amerykańskie. Aha. Bo nie w Polsce się uczyłam. To po amerykańsku pozdrowimy go. Tak. A ojejku, jak on się nazywał? Ja nie pamiętam. Co rok się zmieniało, to ja nie wiem. Jakiego nauczyciela wspomina pani najfajniej? Pan Marek Stelmach z pierwszego liceum ogólnokształcącego, ponieważ uważał, że nie nadaje się totalnie na bycie matematykiem, a miałam piątkę. Ma pani ulubionego nauczyciela? Wspomina pani takiego? To znaczy tak, jeden nauczyciel, bardzo, bardzo pamiętam go, wspominam do dzisiaj. Oczywiście, każdy pewnie ma takiego. Pozytywnie, negatywnie? No właśnie, wydaje mi się, że negatywnie, dlatego tak mi zapadł w pamięci. Chcemy go pozdrowić? Tak, oczywiście, pozdrawiamy. A kim jest ten nauczyciel? Pan profesor Kozakiewicz. Z jakiej szkoły? Z ekonomika. Super, dzięki. Proszę bardzo.